do Hossy nam daleko, tym bardziej jak popatrzymy na to, co się dzieje w napływach do funduszy akcyjnych. Fakt, w drugiej połowie tego, przepraszam, w drugiej połowie ubiegłego roku mieliśmy około 3 miliardów napływów netto do funduszy akcyjnych na 16 miliardów ogółem do funduszy detalicznych. Więc nie był to zły wynik, ale to był wynik zbudowany w drugiej połowie roku, w zasadzie chyba w czwartym kwartale na tych wzrostach, które obserwowaliśmy do końca listopada. I pytanie, jak to będzie wyglądało dalej. Oczywiście środowisko niskich stóp u nas będzie predestynowało do tego, żeby szukać inwestycji w akcje. Tym bardziej, że stopy zwrotu uzyskane przez fundusze obligacji ogólnie, czy to rynku pieniężnego, czy też właśnie uniwersalne fundusze obligacji, zamknęły się średnio na poziomie 2-3% za ubiegły rok, czyli niezbyt istotnie różnią się od oprocentowania depozytów, więc tak naprawdę co klientom pozostanie? No, albo wyjść poza depozyt i szukać ryzyka, albo pozostać na tym depozycie. I szczerze mówiąc, no to będzie pewnie jakimś czynnikiem wspierającym dla rynku, bo chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że raczej oczekujemy napływów na rynek funduszy w tym roku przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych. My jesteśmy postrzegani jednak jako dość bezpieczny rynek. Myślę, że teraz po tych zmianach, chociażby z spadku tego zadłużenia do PKB, niezależnie jak oceniamy samą reformę OFE, to będzie powodowało jakieś tam zmiany wskaźników i patrząc na to, co się czasami działo na Węgrzech, kiedy inwestorzy też to pozytywnie ocenili, także zadłużenie węgierskie spadło, więc tutaj też dodatkowy element, który spowoduje, że tam z 55 zadłużenia do PKB zejdziemy do 48. Plus to, że gospodarczo radziliśmy sobie nieźle, to, że jesteśmy w strefie euro, to, że nasz rynek jest dość płynny, powoduje, że my nie zawsze jesteśmy tak źle oceniani, przynajmniej w takich sytuacjach, kiedy no, nie ma jakiegoś takiego totalnego zamieszania na rynkach, kiedy rzeczywiście wszyscy uciekają do bezpieczne rządowe amerykańskie obligacje czy niemieckie, a w takich lekkich zawirowaniach to często nasz rynek był rzeczywiście przez inwestorów traktowany dużo lepiej i czasami się zdarzało, że nasze obligacje trochę się zachowały podobnie jak obligacje niemieckie. Co do OFE i co do wpływu na koniunkturę, oczywiście można spekulować i wysnuwać różne wnioski. Może taki efekt gdzieś tam wystąpić, ale ja bym chyba go nie przeceniał. To znaczy wydaje mi się, że OFE generalnie będą dość pasywnie postępowały z uwagi na to, że no, będzie obcięta składka do OFE, będzie efekt suwaka, czyli można to tam różnie kalkulować, czy to będzie netto już odpływ od pierwszych lat, czy w pierwszych latach z uwagi na to, że będą dywidendy, tak, też, które trzeba będzie reinwestować, czy to będą neutralne rzeczy, więc ja bym tutaj tego efektu OFE nie przeceniał. Wydaje mi się, że trochę to był psychologiczny, który, no była trochę ta premia może, o której mówiliśmy, premia z tytułu tego, że mieliśmy takiego stabilnego inwestora, on był i na rynku obligacyjnym, rynku akcyjnym, ale mi się wydaje, że to drugie półrocze nie powinno to mieć jakiegoś istotnego znaczenia. Ja bym to znowu nie demonizował OFE, bo tu się pojawiają takie artykuły prasowe, no, że to OFE coś sprzedawały, czy tam jakoś ustawiały rynek w grudniu i dlatego giełda spadła. Teraz albo właśnie będą ciągnęły giełdę, żeby podawać dobre wyniki w tym roku. No, OFE mają na pewno bardzo duży udział w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie, ale te dopływy czy odpływy z OFE w tym roku będą dużo mniejsze niż były w zeszłym roku i w związku z tym ich wpływ na zachowanie się giełdy jako całość będzie po prostu dużo mniejszy. No. Patrząc wstecznie, można powiedzieć, no, że OFE w zeszłym roku no, wypracowały tą stopę zwrotu średnio ponad 7%, więc jest to dużo więcej niż poziom waloryzacji czy indeksacji w pierwszym filarze i to wynika no, z sposobu liczenia tej do drugiego wskaźnika. W tym roku no, kluczową kwestią jest to, że reguły gry zostały ustalone, one już nie są zmieniane, bo jeszcze jest ustawa weszła w życie i
I przynajmniej OFE, może nie wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, wiedzą, ile muszą pieniędzy przekazać, no bo to jest według danych historycznych. One muszą te pieniądze, przepraszam, te instrumenty, te obligacje skarbowe i inne BGT i tak dalej przekazać za 2 tygodnie, ale według tego, co się już wydarzyło. I to już jest za nami. To już jest w cenach. Może nie wszyscy to rozumieją, ale to już jest w cenach. Nie? A później te wszystkie rozstrzygnięcia, to ile osób zostanie, ile osób nie zostanie, to wszystko będzie rozliczane nie za 3 miesiące. To będzie efekt tego, znaczy OFE będą musiały się rozliczyć z pierwszym filarem we wrześniu. To jest za 9 miesięcy. W międzyczasie będzie dużo innych zdarzeń, które będą miały dużo większy wpływ na polski rynek niż nieznany wynik decyzji 15 milionów ludzi. I dlatego bym nie demonizował wpływu OFE na koniunkturę na polskiej giełdzie w pierwszej połowie roku. A zastanawiając się, no, co ma wpływ na giełdy światowe czy polskie w pierwszej połowie roku, no, wydaje mi się, że mamy takie 2 zagrożenia. Pierwsze zagrożenie jest takie, że wzrost gospodarczy w Stanach będzie wyższy niż oczekiwania, bo wtedy Fed, niezależnie od gołębiego serca pani przewodniczącej, zacznie działać szybciej i wtedy różni inwestorzy się mogą przestraszyć. A drugie zagrożenie jest takie, że ten wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej będzie dużo słabszy niż się prognozuje. Nie wiem, Francja znowu wpadnie w recesję, coś wiedzieć, kryzys rządowy we Włoszech i wtedy wszyscy się przestraszą, że jest w Unii gorzej i wrócą te strachy sprzed 2 lat. Widzimy potencjał dla dużych spółek trochę do nadgonienia tego, co relatywnie oddały do małych i średnich w 2013, aczkolwiek zwłaszcza w przypadku średnich spółek tutaj są jeszcze całkiem niezłe perspektywy, bo o ile małe te spółki SWiK, a zwłaszcza jako tam dalsza część, tam już te wyceny są na tyle wysokie, że przewidywane zyski raczej tej sytuacji nie poprawią, to w przypadku wielu średnich spółek możemy oczekiwać poprawy zysków tak dużej, że wyceny znajdą się na bardzo interesujących poziomach. Tak jak mówiłem na początku, oczekujemy jakiejś 10-15% stopy zwrotu z WIG-u, podobnej z WIG-u 20, jeśli doliczymy dywidendy. Trochę słabiej widzimy średnie spółki. No, naszym zdaniem HOSSA przerwana korektą pod koniec zeszłego roku będzie kontynuowana także w tym. I też trzeba powiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa znacząco w 2013 roku poprawiły zyski, szczególnie te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oczekiwania są takie, że właśnie ten sektor ma szansę poprawiać zyski także w tym roku, w tempie około 25-30%. To jakby w istotnej mierze uzasadnia te wzrosty, które mieliśmy do czynienia w tym segmencie rynku. Oczywiście nad polskim rynkiem ciąży OFE, tutaj ja się zgadzam. 2 ostatnie miesiące, początek roku, no, był tego dobitnym przykładem, dowodem. Pewnie zniknie, niektórzy inwestorzy używali takiego barwnego określenia, premia OFE z rynku polskiego akcji, który przez jakieś tam okresy wyceniany był powyżej przeciętnych dla rynków wschodzących czy dla rynków rozwijających się w poszczególnych sektorach. Natomiast myślę, że ten polski rynek akcji po przeminięciu tego epizodu związanego z OFE, no, ma szansę zachowywać się tak dobrze jak no, generalnie rynki globalne akcji, czyli będziemy mieli do czynienia ze wzrostami w 2014 roku. Mhm.